borówki. Kiepsko, lichomarnie, no ale zielenią się, miejmy nadzieję, że po oddaniu fajnej ziemi wystartują w tym roku tak jak ta. A ta widać ma piękne przerosty. W odróżnieniu od tej, która nie ma przerostów, ale za to ma parę owoców. A ta ma jeszcze mniej owoców i też nie ma przerostu. Zobaczymy, co to będzie. W zeszłym roku wszystkie ładnie owocowały. Ta ma przyrosty, więc może w przyszłym roku coś z tego będzie. A tu są mi przyrosty i owoce nie za dużo, ale pięknie to wygląda. Tak pięknie to wygląda, bardzo ładnie. Pięknie. Tu też owoce, piękne kwiaty. Kwiaty. Pięknie. Prawdopodobnie do wymiany. No i tu też no, owoce mam, miejmy nadzieję. O, piąta pszczoła tutaj się kręci, miodna. To też nie ma się najlepiej, ale parę owoców ma. No, z tej borówki też będzie parę owoców. No, za to będzie dużo truskawek. Wow, pięknie. Truskawkowe pole. Przerzedzone już to mniej. No i wisienka syberyjska. Nie wiadomo, czy to nie jest ostatni rok na ogródku. Nie. No i tak tutaj goździki piękne. Siwe, o, zaczynają kwitnąć. Nie wiem, czy będzie widać, ale o, takie różowią się w główki. Proszę bardzo, tutaj wistaria, która mocno przemarzła, ucierpiała w tym roku, trzeba będzie też dyle poskracać, bo to nic dobrego z tego. Proszę bardzo, jak pięknie rosną, pięknie wyglądają te paprocie, żal ich wycinać. Kalinka okwiecona. Zajrzymy tylko do ula. W ulu się niewiele dzieje, chyba jest tam pszczółkom zimno, ale gdzieś tam się kręciły dzisiaj, widziałem, więc proszę, proszę. Malinowisko, malinki pięknie rosną. No, oj, ale tutaj chorują. Trzeba będzie przetrzebić liście, nie wilgoć. Choroba grzybowa na pewno. Tak. To proszę bardzo. Jagódka kamczacka. Proszę, przyrosty po 30 cm. Piękne owoce. To samo. O, pięknie jak się wzięła jeżyna. Pytanie, czy nie przemarznie znowu w tym roku. Tutaj znowu jako do Kamczacka, no i jeżynka, która mocno ucierpiała w tym roku. Tak. A tu brzoskwinia, biedna, licha. Coś w tym roku też ją dopadło kędzierzawość.